Hej, hej, hello, z tej strony Farell i JJ, cześć! Witamy w kolejnym odcinku No Gem Rush. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie Super Magical Chesta, Magical Chesta. Zagramy Pro Deck Challenge, dodatkowo sprawdzimy wasze fanarty. A na samym końcu wyłonimy zwycięzcę konkursu z poprzedniego tygodnia. Serdecznie zapraszam! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Okej, moi drodzy, jedziemy z tematem, lecimy z fanartami, zobaczmy co żeście tam namazali w tym tygodniu. Pierwszy fanart został nadesłany przez... Adrian Pyrek. Adrian Pyrkens, uwaga! O, i znowu Adrian się postarał. Clash Royale, Adrian Pyrek, Witch Wizard, Pekka! Jest nawet Pekka czarna, widziałaś ją? Pod spódniczką Witchki się chowa. Murzyńska Pekka. Murzyńska Pekka. Giant, no i... Goblin. No. Ładnie. Ładnie. Mazaki starał się. Znowu dam mu 9. Żeby, wiesz co, on nam się nie rozleniwił. A ja daję 8. O, słabo. Dobra, lecimy dalej. Kto to podesłał? Drugi fanart. Eltar. O. Zobacz. Dark Prince z takim cieniem rzuconym. No bardzo ładnie. Co ma tłuczek do mięsa? Taki trochę malutki, nie? To jest ten młot, ty. A nie do czyszczenia toalety? Berło? Ha, stroną? Nie, to nie jest berło stroną? No kurczę. Starannie. Fajnie. Ja daję 9 również. Też daję 9. Trzeci fanart. Si Kalafon? Borko? Ja nie wiem, jakoś tam zapisałaś. Tak, to jest wszystko wina Justyny, jak źle przeczytaliśmy. Jedziemy dalej. Bajka. Lawa. Pozdrowienia JJ i Farella. Dziękujemy. Zostawcie lajka i subskrypcję. Dokładnie, zostawcie w tym momencie lajka, ponieważ zasięgi są ważne. Ładnie. Mi się też podoba. Jakieś takie inne kolory, nie? Nie wiem, czy to jest czarny, czy brązowy. Może po prostu, kiedy robił zdjęcie, to ten kolor troszeczkę zrobił się ciemniejszy. Taki szary wychodzi. 9. Też daje 9, bardzo ładnie. Kolejny fanart, 4 już. Cichy. Od Cichego. Wizard i chatka barbariansów. A ci powiem, że jakaś tam szczegółowość jest zachowana. Zobacz, złoty pasek ma. Buciki złote ma. Nosek jest bodajże. Kaptur, oczy. Cichy jest z tych ludzi, którzy nie dociskają kredki na rysunkach. Tak, dokładnie. Albo po prostu ma te kredki z gorszego tworzywa, te takie jakby plastikowe, kojarzysz, nie? No, wiem. Są takie jakby kredowe bardziej, węglowe, a te takie większa zawartość poliuretanu. Dobra, lecimy. Który tam fanart? Przedostatni. Już przedostatni? No mało. Ale żeście się w tym tygodniu nie postarali. Dramat. O! Seed. Nie Seed, tylko Randall. Albo Randall. Faktycznie, Randall z Potworów i Spółka. Takie też miał oczy rozbiegane. Śmiesznie. Kinga Rejewska. No. Bazyliszek. Zabija z wzrokiem, faktycznie. Śmiesznie. No, taki trollface to jest trollface u Kinga. No spoko. 7. 6. No i dobra, bo nie ma zakami. I ostatni fanart. Przykro mi to stwierdzić, ale już jest ostatni. Od... Janusza Biznesu. Janusz Biznesu, pokaż, co żeś namazał. Za taki obrazeczek zostawcie dużo łapeczek. O, dokładnie, zostawcie łapeczki. Farell, JJ, co następne? Aha, nosacz. I Knight, Witch by Janusz Biznesu. Co następne? Goblin Gang. O, Goblin Gangu nie było. Tam jest 2 zwykłe i 3 rzucające, nie? Spirgoblinki albo Ice Golema. Ice Golema jeszcze nie było. Też nie było, także challenge accepted, jedziemy. Ja daję dychu za Nightwitchkę, bo mi się podoba Nightwitchka. A ja daję 9 za nosacza. Nie będę mówił, kogo to jest nosacz. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do openingu skrzynek. Juhu. Justa, czyń swoją powinność. Silver, Gold, Crown, Magical, Super Magical. Dobra, Silver na szybko, a tu legenda. A tu lega, no, dobrze by było. Gold. Minion Horda, Spirgo, Blinki, Battle Ram. Subcio. Kolejny Gold, szkieletonki, Zap. Tesla. Flying Machine, spoko, może być. Co teraz? Crownik. Gold, Gemy. Gemy. Knight. Minion Horda, super. Dajcie Epika. Epika. I Tesla 60 razy, fantastycznie. Dobra, wejdź teraz do sklepu, jeszcze mam przecież Epic kartę. Uuu, jaki fajny pakiecik, 100 tysięcy golda, szkoda, że nie możemy kupić. Szkoda, że nie możemy kupić. Gifta. Prince, super, bo zbieram na 5. poziom go. Już mamy na 4. Okay. Możemy Sparkiego kupić za 4 dychy, szkoda, że mamy golda. Jedziemy z Magical Chestem. Magical Chest. Jeszcze Clan Chest jest, moja droga. Dawaj, Magical. Uwaga, czy będzie legenda? Oby, oby. Trzymajcie kciuki. Gold. Knight. Goblin Hat. Zap. Gobliny. Dart Goblin. I... Nie ma legendy, ale kurczę, motyla noga. Genua. Genua. Freeze. Dobra, Clan Chest, moja droga. Clan Chest, Clan Chest. Clan Chest jeszcze. Jeszcze możemy zapytać dzisiaj o Epika. Dobrze, zapytamy o Epika, ale to zobaczymy jakiego. Gold. Barbariansy. Elitarki. Kurczę. Spirki. Mega Minion. Spoko. Pompka. Elixir Collector. Kurczę. Co się dzieje? Dawaj. Czemu 145 razy kanon? No, właśnie. I czemu poison! Dobra, dawaj. Ostatnia nadzieja w Super Magical Chestie. W questach. Lecimy. Uwaga. 656. Jak my bogaci. No elegancko. Walkiria. Barbariansów 119. Three Musket. Może być. 404 spirki. Nie będzie legendy. Mamy takiego pecha na tym koncie, dawaj. 94 mini peki. Jest! Trochę nie wyszło, ale dobra. Freeze 23 razy, fantastycznie. Jak będzie Sparki, to walę gołą w ścianę, w klawiaturę. Ja stawiam na Electro Wizarda. Ice będzie albo Miner. Lecimy. Electro Wizard! 2. poziom! Ja, ale fajnie. 2. poziom będzie, elegancko. I możemy dzisiaj go upgrade'ować, także z pewnością to zrobimy. Dobra, klikaj. I, co tam dalej? Pokaż... Collect. Gold! Golden Chop! Golden Chop! Oczywiście, już ich mamy. Już ich mamy tyle, tych spirgoblinków, że nam do końca życia starczy. Tak. Collect, ale chyba... Giant. O, Giant, super, bo go requestowałem. Coś tam jeszcze jest? To dobra, wszystko otwieramy. Goldenika. Golden Chesta. Exactly. Gold. Mortar. Knight. Bomber, no i Ice Golem. Co mamy następne? Jajacha. I Mega Minion. I powiedz mi, jakie my mamy, moja droga, questy? Żadnych, szkoda. No dobra. Na razie nie ma nic. Wejdź teraz do ulepszania kart. Ulepszamy karty. Electro Wizard. Oczywiście podnosimy go za 5. Juhu! 2. poziom legendarnej karty. Fajnie, bo i tak ja generalnie staram się grać tym deckiem arenkę. Pokaż deck. Bo naprawdę ten deczek się spisuje. Możemy zarequestować Prince'a i dostaniemy wtedy 3 karty. Dobrze mówię? 3? Chyba 4. 4 nawet. I wtedy będziemy musieli wydropić tylko 2 Prince'y, żeby mieć na poziomie 5. Także requestujemy moim zdaniem Prince'a. Bo do balona naprawdę mamy bardzo, bardzo daleko, 20 kart. No najbliżej mamy do Prince'a chyba. Nie? Tak jest, także request. I dziękujemy wszystkim za karty. No to co, przechodzimy teraz do Pro Deck Challenge. Moi drodzy, zaczynamy Pro Deck Challenge. Jak widać 200, 300, 400, 500, o kurczę. Można troszeczkę tego hajsu zdobyć, ale naprawdę te deki są trudne. Pierwszy gra Farell, ale pamiętajcie, że tutaj nam przeciwników dobiera troszeczkę słabszych, także szansa chyba będzie większa. Zobaczymy. Miejmy nadzieję. Giant. Od razu z nim wychodzimy. No akurat tak mamy pełny eliksir. I patrz co mamy. Giant Guardsy, bardzo fajny deck. Kuszu. Kuszeł. Dawaj, dawaj, dawaj! No! Co ty? Kuszeł, cofaj się. Aha! Tak to rozegrał. Dawaj Farno na niego. Na Kuszu? No. Ale on ma Teslę. Dobra. Nie zobaczyła mnie, na szczęście. No i co? Fikasz, Tesla? Fikasz? Baby D damy. Double Dragony. Wiesz co jest najgorsze, że te muszkieterki, arszerki przeżyły i one wszystko nam zjedzą. One wszystko przeżyją. O, jeszcze Mega Minion. Ściągać go czy nie? Nie, nie muszę. Szkoda, nie? Lepiej Goleman wyjść. Cwaniaczek nam się trafił. No zaraz znowu wyjdzie kuszał. Kuszam. To ja wyjdę teraz. Kuszałem. Idź Golemem tam w tamtą stronę od razu. Nie. 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 Dajmy tutaj Guards. Nie no, nie wiem. Ciężko. Nie rzucaj. Zapem przystopować to naprawdę ciężko. Nie mam koncepcji. Mówię ci, jak on wystawi kuszem, to musisz od razu golema na to postawić, żeby to szybko rozwalił. Ale zanim ten golem się tam dokula, Fireballem może to kontrować. On będzie atakował z lewej, nie? Gówno z lewej. No ja dziękuję! Czemu ten timing jest taki spowolniony? Panie kuszu, przepraszam, muszę pana zapować. Dobrze, no i widzisz? Dobra, udało się. Teraz robimy dragona na te archerki. Gdzie ten Inferno Polas? Inferno, nie wiem, śpi dzisiaj tego. W szafie, nie? Po tej rozgrywce. Nie trafiłeś jeszcze w Tesla. Trafiłem. Yeah! Przez chwilkę naprawdę nie miałem koncepcji. Teraz poleci Log z jego strony, dokładnie. Ale ta łyczka to spuszuje. Co ty byś beze mnie zrobił? Pod siebie. Normalnie pod siebie było robione. No i GG. Dajmy Tarturę sobie jeszcze golema na środek, w razie gdyby... profilaktycznie. Leciała kusza. No i gitara. GG. Teraz leci Justa. Od razu sprawdź, ile miał pucharków, dobrze? Dobrze. Miał pucharków, już ci mówię. 3100, no to nasz poziom. 3135. Nasz poziom, dobra, jedziemy dalej. Let's go. Battle. Ciekawe, jaki mi się trafi. O Jezus. Ojeju, Hog Tornado, tutaj będziesz musiała szybciutko grać. Musisz grać gobliny Hog. Gobliny Hog Fireball. O. No i szybko teraz Hoga. No i Fireball na to. Dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie. No, nie do końca. Bandytka z lewej. Ice Spirit na to zdąży. Hop! Dobrze. Wskoczył. I tak na bandytka nam więcej zwierzy zabrała niż my tym Hogiem. No. Cóż zrobić? Legenda w końcu, nie? Legendarna karta. Legendary. A o nie. Pekińczyk. Czy mamy jakiegoś tanka, żeby ją sobie nie ma odciągnąć? Nie ma, nie? Dobra, najcik. Nie, niżej, niżej. Zanim się dokula ta Pekka. I tornadem do tyłu, nie? Do tego muszkieterka. Nie wiem, czy nie zadałaś za szybko tego Knighta, widzisz? Dobrze. No, chyba Fireball, dokładnie. O nie. Ice Spirit. Przecież ja nie mam czym tego ubronić. No to ponos, moja droga. Nie mam czym bronić, mam same patrz. Takie malutkie kartki. Malutkie kartki, tak. Dawaj te gobliny. Przecież ta Pekka dwa razy. Dobra, miałaś szczęście. Daj Hoga tu przy ścianie. Pekka. Nie mam pojęcia, co masz zrobić. Nie mam pojęcia totalnie. Jednym słowem, no przerąbane. Dawaj muszkieterkę, Prime. Jak się nie ma się czym bronić. No nie ma, faktycznie, jest ciężko. Dobrze. Tą Pekkę ewentualnie tornadem ściągnij do środka. Tak, 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 coś takiego, no. Gobliny, dobrze, dobrze, dobrze. Ice Spirit, dobrze, dobrze. Aha, jeszcze ma Poison, no to bardzo dobry deck ma. Fajny deczek, też bym chciał taki mieć następną rundę. No i teraz dawaj szybko Ja bym to odpuścił. Jak już to odpuściłaś, to już bym dał Hoga dawno. A to już jest za późno z tym Hogiem. Dawaj, no. Okej. W miarę. Tu nie zdążymy, wiesz co, spuszować. Battle Rama jeszcze ma, no fantastycznie. Dawaj teraz szybko Hoga, Gobliny albo Fireball. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Woo! Dobra, Hog, Zap, tam Justa Zap, ciśniesz? Nie. Za późno, wiesz? Gdyby... Dobra, przed czasem nas skończył, szkoda. Gdybyś tutaj rzuciła Zapa prędzej, to by ten tower siadł, ale trudno. Lecimy dalej, teraz Farell zagra. Generalnie ten Pro Deck Challenge naprawdę jest ciężki, nie oszukujmy się. Jest ciężki. Aha, fajny teraz deck mam, nie? Widziałaś jaki mam deczek fajny? Też bez żadnych tanków. A, i znowu Pekka. To samo, dajcie żyć, dajcie żyć. Dobrze, patrz, ładnie to wyszło. Piękny push ze strony Farella, lecimy. Atak, Ice Spirit. Teraz się obroń, ale masz Inferno Dragona. Teraz mamy Aidika. I możemy zrobić zawsze tak, patrz. No i wysłać na spacer. Dawaj, dawaj Pekka. Gdzie ty postawiłeś tego golema? Co, spacer poszedł? To nie mam pytań, dobra, fail. Elegancko, zostawcie łapeczkę dla Farella. Co wysłał do nas spacer, to nie mam pytań. Znowu Dark Prince'a mają. Co oni wybrali za deki? Co? Miniony! Co to było? Pak skręcił na Spiryta. Ja nie mam pytań, co mi idzie? O masakra jakaś. Gdzie on skoczył? Ja się nie mogę denerwować przecież. Co i nie wiedzą? A Supercell będzie mi leki płacił na nerwice. O, bandytka znowu. Fantastycznie. Pekka! Inferno, szybko. Dokładnie, Inferno Dragon. Electro Wizard, no szybko miniony na niego. Dobrze, pięknie. No, tu ci wyszło. Tu mi wyszło. Jakimś tam... Jakimś cudem. Cudem, no, malutkim. John the Click. No, jakiś błąd. Krótko mówiąc. Nie ma gdzie. Tu nie ma co, nie było sensu nawet wychodzić. On znowu zagra nam Pekkę. Tu możemy zagrać ewentualnie Hoga. Niech sobie tam leci na główny tower. Dobra, no to robimy tak. Guardsy. Miniony. Ice Spirit. Nie rozumiem, nie rozumiem. Wszystkie karty, którymi się bronisz, oddałeś. Hog. Ja nie wiem, co ty robisz. Musiałem się odkopać. Gościu, patrz, co ci tu idzie. Lajci. Patrz, co mi zgasiła! Widziałaś to? Nice Golem. Nice Golem jest stawiany, moja droga, spokojnie. Guards jak tam walczy z Pekką twardo. Jeszcze raz dam na te Guardsy. Powiedziałem, że coś takiego będzie. Ryzyk fizyk. To niezły ryzyk fizyk. Patrz! Prawie było! 500! No prawie, no. 500! Nie no. Średnio. Bardzo średnio. Teraz Justa. To ja ostatnia... Nie, jeszcze... No, ostatnia przegrana. Ostatnia przegrana. Nie, tam ja i tak nie dbam. Nie lubię grać challenge'y. Z Bołem mam grać? No, zagraj. Tak, ja ci będę mówił. Tesla na środek. Tu Tesla. Tak jest. Przed to będzie szła kusza. Poczekaj, wyżej trochę kusza. O, dobrze. Dobrze, dawaj kuszę. I Ice Golem tutaj, trzymaj. No nie miałaś jeszcze rzucać, ale miałaś trzymać. Dobra, okej, w sumie okej. Mega Minion może być? Dobra, daj archerki na tą witchkę. Zrobi to coś? Coś tam walczą z tą witchką, patrz. Log, moja droga, log. Woo! Ice Golem. No, to mamy po wieży. Dzisiejszy odcinek będzie taki stricte jak przegrać, nie? Patrz, oni też mają mało na wieży. Dawaj kuszę przed, póki jest miejsce. Jeszcze wywoją trochę. No i teraz zanim kusza się wczyta, to już guardcy będą bite. Napyte. Ja bym dał, moja droga, wiesz co? Ice Golema. Przed te archerki trzeba było dać, ale to już jest trochę chyba za późno. Dobrze, nie, źle. Bo ona bije golema zamiast tego. Tesla daj za tego, za kuszę szybko. Za, lewo, no. O, okej. Okej, Ice Spirit to daj. Albo nie. Albo daj. Fireballem uderz. Albo archerkami, okej. Mamy 500 na wieży tylko, szkoda. Ice Golem, dobrze. Logiem rzuć logiem. Dobrze. Dobrze, idzie. I fireballem, szybko łyczkę jeszcze zahacz. Dobra, nie trzeba. Dobra, trzeba. Co Farell podpowiada? Nie trzeba, trzeba. Ice Golem. Mało zostało, 19 sekund, na easy, na easy. O kurde, kuszu wyjdź, tak żeby on bił kuszu. Dobra. Dobra, myślałem, że już nie pójdzie, wiesz? Dobra, GG. Ten poszedł jeszcze za golemem informowany. Ładna rozgrywka. Powiem ci, że nie było źle. GG, good game. To co? Tara Farell? To co, ja wygrałam hajs. Ta. 200 baksów żeś skubła. Wygrałam hajsy. Lecimy dalej. Maja. Transkwasz. O kurczę. To niezły Hog Rider wyruszony. Ja nie wiem, nie? O co ci chodzi dzisiaj? Miał być ten Knight, a nie Hog. Dramat jakiś dzisiaj jest w ogóle. Mówię wam, moi drodzy, miał być Hog, a poleciał Knight. Nie słuchają się mnie karty. Znaczy miał być Knight, a poleciał Hog. Nie wiem, o co tu chodzi w tym Clash Royale dzisiaj. Znowu mnie nokautuje Dark Prince, nie? U, jeszcze cię zachował. Jaki zapno gobliny daj. No i co z tymi goblinami? Tak by było. On obszarowo bije. Tak. 3 próby. Co za frajer pompka. O, tak o to miało wtedy wyglądać. I ice. Cyk. No i tak to miało wtedy wyglądać. I teraz Najcik sobie idzie i wychodzimy z Hogiem i Fireballem. 4-7 musi być. 7. 8? Tak. Aha, dobrze ma Electro Wizarda, fajnie wiedzieć. Fireball? Idealny timing? Pięknie. Uderzy czy nie? Nie. Na szczęście. Mało brakowało. Brakowało. On zagra teraz znowu Battle Rama. Więc trzymaj muszkieterkę. Pekka! No. I to masz ten sam deck co ja wtedy przecież. Tak bym tą Pekkę jakoś... Idź sobie z drugiej strony. Na drugą stronę ją przerzuć. Bandytka. Na drugą stronę przerzuć ją. Patrz na to. Hyc! Zap! Tornado! No. Hog! Cofaj się! Dobra! Uciekaj, Hog Rider! Uciekaj! Boże! Jaka zadyma! Ja to przegram! No! Zap! Tornado! Chodź! Stój! No wcisnął, wziął! Także tego, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka No Gem Rush. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a jeszcze trzeba wylosować jednego zwycięzcę. Zapomniałem. Dobra. Masz Zapem, chamie i Tornadem. Ice Spirit. Jeszcze zgasił mi go na koniec. Nie dał wbić dwóch koronek. Nie dał wbić. Dobra, ciężkie są te challenge. Ale chociaż mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Otwieramy skrzyneczkę. No i... Jeden szkieletonek. Super. Opłaca się za 10 gemów. Naprawdę polecam jak najbardziej. Dobra, moi drodzy, teraz przechodzimy do losowania. Dobra, moi drodzy, losujemy zwycięzcę poprzedniego tygodnia. Jak widzicie, jesteśmy na stronie takiej fajnej do losowania komentarzy. Od razu ja już tutaj sobie ładnie klikam. Random pick winner. Uwaga! Clash Royale Polska. Kev.pl. Sprawdźmy twój profil. K3VPL. Napisz do mnie, ja cię, stary, subskrybuję. Napisz do mnie na YouTubie, a ja zweryfikuję twoje konto i dodamy tobie gemy. Gratulujemy zwycięzcy. Także, moi drodzy, my bawimy się dalej. Jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu na gemy, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu hashtag Electro Wizard, dokładnie, żeby wziąć udział w losowaniu. My już z wami się żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.